Krakowia 2, Zagłębie Lubin 1. Widzimy się zaraz po spotkaniu pasów z Miedziowymi. Natomiast jeżeli macie dość albo już po prostu do znudzenia mojego komentarza, mojego spojrzenia dotyczącego spotkania, to specjalnie dla kanału 365 dni o piłce. Kilka słów po tym spotkaniu. Człowiek, który komentował te zawody generalnie o piłce i piłce, o polskiej piłce, wie spora, z pewnością więcej ode mnie. Michał Żołakow, zapraszam na rozmowę. Powiem szczerze, po dzisiejszym spotkaniu trochę zawiedziony jestem grą Zagłębia, w zasadzie formą piłkarzy, bo dzisiaj oprócz młodego bramkarza Zagłębia Lubin, to nikogo bym nie wyróżnił. Natomiast bardzo pozytywnie zaskoczony byłem, szczególnie pierwszą połową w wykonaniu Krakowi. Bo dla mnie to był zespół, który wyszedł z planem, który go dobrze realizował, który grał dojrzale, był dobrze poukładany taktycznie, także pierwsza połowa z przyjemnością oglądało się Krakowie. Nie wiem, dlaczego aż tak bardzo oddała pole w drugiej połowie. Natomiast mam też wrażenie, że w momencie, kiedy schodzą z Krakowi piłkarze typu Michał Rakoczy, Kalman czy Maku, no to nie ma tej siły, nie ma piłkarzy, którzy potrafią przytrzymać piłkę na połowie przeciwnika. Stąd Krakowia sama troszkę w końcówce narobiła sobie problemów, bo ta nerwówka to w zasadzie na własne życzenie. No właśnie, było trochę chaosu na samym końcu. Wiadomo, że też ta młodzież pewnie nie pomogła, no bo piłkarze, którzy są wpuszczani jeszcze bez dużego doświadczenia, ale zastanawiam się, czy z Pana perspektywy tak to wyglądało, że Krakowia trochę świadomie oddała tę inicjatywę i dała się wyszaleć Zagłębiu, no bo do pewnego momentu ta defensywa się zgadzała, no to właściwie goście bez argumentów. Potem dopiero już ta końcówka, ta bramka, no i już było groźnie. Myślę, że to było zaplanowane. Wiadomo, jeśli chodzi o kadrę zespołów, to no, Krakowia też czeka jeszcze na tych piłkarzy, którzy mogą wzmocnić pierwszą jedenastkę. Myślę tutaj na przykład o Kakabadze. Natomiast dysproporcja między pierwszą połową a drugą no, była bardzo duża. Krakowia też w pierwszej połowie nie była tym zespołem, który zdominował kompletnie Zagłębie Lubin, tylko grała mądrzej. Jak już wyciągała łapkę ośmiornicy, no to wyciągają po coś, więc była zdecydowanie bardziej konkretna. Druga połowa, pewnie też troszkę zmęczenie, zeszli ci piłkarze, weszli młodzi i to miało wpływ. Natomiast no, jeśli Krakowia chce być drużyną, która chce powalczyć o coś więcej niż przeciętne miejsce w lidze, no to nie może sobie robić takich niespodzianek na koniec meczu. Tak, jeszcze na koniec, bo się zastanawiam, czy na tej, czy po tym meczu jesteśmy na tej, na podstawie stanie powiedzieć, która drużyna ewentualnie zajmie wyższe miejsce w tabeli, czy to na ten moment jest takie wróżenie z fusów, czy już nam coś powiedziały po tych, no, Zagłębie 4 spotkaniach, a Krakowia 3? No, po tych 4 kolejkach, no, można powiedzieć, że Krakowia jest ciągle drużyną stabilną. Zagłębie widzimy. Kilka fajnych meczów na dzisiaj. Dzisiaj, tak prawdę mówiąc, to Zagłębie to nie dojechało na mecz, bo to, że końcówka była troszkę urozmaicona, to nie była siła Zagłębia, tylko troszkę grzechy Krakowi.